Wśród tak zwanych uzależnień behawioralnych najlepiej poznany i najwięcej najbardziej opisywany jest hazard patologiczny, czyli tak jak to dzisiaj mówimy, zaburzenia uprawiania hazardu. Cechą charakterystyczną tych zaburzeń jest to, że mają one charakter losowy, czyli wynik jest niemożliwy do przewidzenia. I druga taka charakterystyczna cecha to jest to, że w związku z tym, co wcześniej powiedziałem, nie istnieją żadne strategie, które umożliwiłyby uzyskanie lepszych wyników bez jednoczesnego złamania zasad gry. Jeżeli y, mówimy o grach hazardowych, myślimy o grach losowych, myślimy o zakładach buchmacherskich i o grach y, na automatach. No i teraz tak, żeby przybliżyć to do tych substancji psychoaktywnych, to można powiedzieć, że tu w tym przypadku narkotykiem jest pieniądz, ponieważ hazardziści nadużywają pieniędzy. I w związku z tym jest to jedno z najdroższych uzależnień. Taki znany badacz problemów hazardowych Aleks Blaszczyński wyróżnił trzy drogi, które prowadzą do rozwinięcia się problemów hazardowych. Jedna to jest taka behawioralna, czyli normalna. Ona wiąże się z graniem y, związanym ze, ze środowiskiem. Brak tutaj jest jakiejś psychopatologii y, i ta, sam problem zaczyna się w późniejszym wieku. Y, drugą taką y, drogą to jest tak zwana jest droga emocjonalna, to znaczy często dotyczy ona osób z rodzin patologicznych. Te osoby są często bardziej podatne na stres, przeżywają różnego rodzaju lęki, depresję i dla nich to granie może być ucieczką przed różnego rodzaju problemami, które zwiążą się ze zdrowiem. Psychicznym i ze sposobami reagowania, regulowania właściwie swoich stanów emocjonalnych, czy też zaspokajania swoich potrzeb. I trzecia droga to jest droga impulsywna. I tutaj mówi się o takiej istotnej roli czynników. Biologicznych. U takich osób zaburzenia hazardu pojawiają się bardzo wcześnie. Dotyczy to często osób z takimi cechami antyspołecznymi, osób, które mają zaburzoną kontrolę impulsów, często osoby z ADHD, ze skłonnością też do uzależnień i te osoby często równolegle używają różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. No, i też to, co dla tej grupy osób jest charakterystyczne, to jest to, że mamy u nich do czynienia częściej niż u innych z różnego rodzaju próbami samobójczymi. Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak rozwija się hazard, to można wyróżnić takich kilka etapów. Zauważono, że bardzo często. Zainteresowanie hazardem pojawia się w bardzo młodym wieku u dzieci, które bardzo lubią kolorowe automaty czy jakieś maszyny, gdzie można wyciągnąć zabawkę, gdzie można coś wygrać. I, to, I o tym mówiło, mówiło wiele osób, które później były uzależnione że już we wczesnym dzieciństwie bardzo się interesowały takimi różnymi losowymi historiami. Następnie to jest taka faza, czy taki etap zwycięstw. Okazuje się, że ktoś grając okazjonalnie wygrał większą kwotę pieniędzy albo jakąś inną nagrodę. I ta osoba zaczyna coraz to częściej myśleć o powtórzeniu czegoś takiego. Zaczyna w związku z tym coraz częściej jakieś zakłady obstawiać. Zaczyna często stawiać coraz to wyższe stawki, ponieważ chce więcej wygrać, i praktycznie zaczyna marzyć o takiej wielkiej wygranej, no, która by powtórzyła się jeszcze raz. No i to trwać może kilka lat. Później, niestety, przychodzi kolejny taki etap, czy faza strat. I tu okazuje się, że stawiając Różne wysokie stawki dochodzi do coraz to większych strat. Po to, żeby te straty jakoś uzupełniać, zaciąga się wysokie pożyczki, usiłując się odegrać, no a licząc na to, że się wygra, no chce się jeszcze więcej. Uzyskać i bardzo często tak jest, że te pożyczone pieniądze są ponownie przegrywane. No i sam hazardzista gra kosztem domu, kosztem pracy, kłamie, zaczyna swoje uzależnienie ukrywać, unikać ludzi, którzy są wierzycielami. No i cały czas wierzy w to i czeka na tą. Kolejną wielką, wygraną, która pozwoli mu rozwiązać dotychczasowe problemy. Później przychodzi taki etap desperacji, gdzie następuje często separacja od rodziny, od przyjaciół, utrata pracy. Coraz to większe długi powodują narastającą panikę. W tych stanach często dochodzi do popełniania przestępstw, po to, żeby odzyskać pieniądze. Dochodzi do takiego no, psychicznego wyczerpania, pojawiają się wrzuty sumienia, pojawia się poczucie winy, a w sumie bezradność i depresja. Dalej przychodzi faza utraty nadziei. No i wtedy takim dominującym uczuciem jest uczucie beznadziejności. Pojawiają się myśli, czasami próby samobójcze. No i właściwie takiej osobie pozostają cztery wyjścia. Jedna to jest przejście w inne uzależnienie uzależnienie od leków czy uzależnienie od alkoholu. Później może to być więzienie z powodu różnego rodzaju przestępstw, których celem było uzyskanie pieniędzy. Może być też śmierć lub samobójstwo. No i kolejna rzecz to jest zwrócenie się po pomoc. I Jeżeli ktoś, Zwróci się po pomoc, wówczas może przyjść taki etap zdrowienia, odbudowy, gdzie człowiek podejmuje profesjonalną terapię albo też rozpoczyna realizację programu 12 kroków anonimowych hazardzistów. Hazard został, czy ten patologiczny hazard, został uznany za chorobę już bardzo dawno temu. Bo w 1980 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uznało, że jest to choroba. A dzisiaj nadal się podtrzymuje takie podejście i uważa się, że charakterystyczne właśnie dla tego uzależnienia czy tych zaburzeń uprawiania hazardów jest niemożność kontrolowania swojego zachowania podczas grania, co w efekcie prowadzi do różnego rodzaju szkodliwych konsekwencji psychospołecznych, osobistych, rodzinnych, zawodowych, finansowych, prawnych. No jak teraz domyślić się, że problem hazardu istnieje? I tutaj mógłbym zaproponować takiego wstępnego zorientowania się, taki przesiewowy kwestionariusz, laibet, który się nazywa i który składa się z dwóch tylko pytań. I pierwsze pytanie jest takie, czy kiedykolwiek podczas grania odczuwałeś potrzebę stawiania coraz większych kwot pieniędzy? I drugie pytanie, czy kiedykolwiek skłamałaś czy skłamałeś innym osobom, jak bardzo ważny jest dla ciebie hazard? I jeżeli okaże się, że ktoś odpowiedział twierdząco na jedno z tych pytań, no to koniecznie trzeba. No, pogłębić tę diagnozę, dlatego, że jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że możemy mieć do czynienia już z chorobą. Trzeba też pamiętać, że z tymi zaburzeniami uprawiania hazardu współistnieją często inne zaburzenia psychiczne, na przykład uzależnienia od substancji, często zaburzenia nastroju czy zaburzenia osobowości. Jeżeli myślimy o procesie zdrowienia osób, które mają problemy z tym zaburzeniami hazardu, to musimy pamiętać, że to zdrowienie czy jego przebieg zależy po pierwsze, od postawy pacjenta ważne jest to, czy on ma nadzieję i wierzy w skuteczność terapii, na ile on się w to angażuje, no i na ile potrafi skorzystać z tego, co mu sugerują terapeuci. Drugi taki moment to są też postawy i umiejętności terapeuty. Na ile on potrafi okazać empatię Troskę, takie ciepłe i życzliwe podejście, na ile jest otwarty, na ile pokazuje, że akceptuje tego pacjenta. No i oczywiście doświadczenie i kompetencje terapeuty. I trzecia rzecz: to jest to, na ile osoba zdrowiejąca. Ile wsparcia może na zewnątrz w tym swoim procesie zdrowienia ta osoba uzyskać? Trzeba też pamiętać, że osoby z zaburzeniami uprawiania hazardu bardzo często demonstrują objawy obniżonego nastroju, takie objawy depresji, i często towarzyszą im myśli samobójcze. No, trzeba wiedzieć, że wśród różnych uzależnień, właśnie w zaburzeniach uprawiania hazardu, najczęściej mamy do czynienia z próbami czy z, z dokonanymi samobójstwami. Częściej niż w innych uzależnieniach, no i dużo częściej niż w populacji ogólnej. I dlatego, jeżeli pojawia się u nas pacjent z tego typu problemem, zawsze. Konieczna jest ocena ryzyka samobójstwa. I też tutaj często jest kwestia rozważenia wsparcia lekami przeciwdepresyjnymi. Nie ma co się dziwić, dlatego że bardzo często te osoby ponoszą ogromne straty, nie widzą możliwości wyjścia, no i stąd pojawia się depresja i czasami takie myśli o takim ostatecznym rozwiązaniu. Jeżeli oceniamy to ryzyko samobójstwa, to musimy pamiętać o tym, żeby zorientować się, jak nasilone są te myśli samobójcze, jak posunięte są plany samobójcze. Trzeba też zwrócić uwagę na to, czy dotychczas miały miejsce jakieś próby samobójcze. Czy wśród bliskich tej osoby też były przypadki e, samobójstw? No i też e, to, co ważne, takie związane z codzienną egzystencją: czy ta osoba ma pracę, czy ma e, jakiś system wsparcia. E, no i jeszcze jest jedna rzecz e, ważna w hazardzie. E, też trzeba sprawdzić, czy przypadkiem ta osoba nie przyjmuje leków, które zwiększają poziom dopaminy, neuroprzekaźnika, o którym już wspominałem i na przykład tego typu leki są podawane w chorobie Parkinsona czy w zespole niespokojnych nóg i one mogą prowokować do zachowań właśnie związanych z zaburzeniami uprawiania hazardu. No, i my jesteśmy najczęściej przyzwyczajeni do no, stykania, czyli stykamy się najczęściej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Ale oczywiście jest wiele podobieństw między tymi uzależnieniami, ale też są różnego rodzaju różnice między tymi uzależnieniami, czyli uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, a. Yy, zaburzeniami uprawiania hazardu. No, i może w takim wielkim skrócie te, powiem o tych różnicach. Po pierwsze, nie ma przedawkowania yy, w hazardzie. Nie ma też testów laboratoryjnych, które by potwierdzić mogły podejrzenie uzależnienia. Znacznie łatwiej jest ukryć yy, problem. Często mamy do czynienia z silniejszym zaprzeczaniem niż w przypadku substancji psychoaktywnych. Tutaj też bardzo powszechne są przesądy i magiczne myślenie. Znacznie częściej, tak jak mówiłem, są myśli czy próby samobójcze. Ciekawe jest, że przystąpienie do grania jest najczęściej. Jest poprzedzone takim stanem pobudzenia i poszukiwaniem mocniejszych wrażeń. A sam powrót do grania jest znacznie wcześniej planowany. No tu też musimy uwzględniać to, że mamy często do czynienia z różnego rodzaju snami czy marzeniami o wielkiej wygranej. Osoby z zaburzeniami uprawiania hazardu y, mają bardzo często poważne problemy hazardowe, natomiast y, sieć ofiar y, zaburzeń uprawiania hazardu jest szersza, dlatego że Poszerzają ją banki, firmy ubezpieczeniowe czy też firmy obsługujące e, karty kredytowej. No i to, co chyba jest takie e, najsmutniejsze, e, to jest to, że niestety osoby z zaburzeniami uprawiania hazardu mają mniejsze możliwości uzyskania pomocy. Trzeba wiedzieć, że jedynie około 10% hazardzistów podejmuje terapię. Natomiast sama terapia no nie, nie, nie tak bardzo różni się od terapii innych czy psychoterapii innych uzależnień. I najczęściej taką preferowaną metodą czy techniką jest terapia poznawczo-behewioralna. Po to, żeby udało się poradzić z tym problemem, pacjent musi nauczyć się unikania ryzykownych sytuacji, no i tym samym ograniczanie możliwości spowodowania szkód dla siebie i dla otoczenia, a także tak jak we wszystkich uzależnieniach, umiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju przykrymi czy negatywnymi emocjami. Jeśli chodzi o plan y, terapii y, powinien on y, uwzględniać po pierwsze y, poszukiwanie czy znalezienie nadziei bo to jest też podstawa tego żeby człowiek miał motywację do dalszej terapii musi też znaleźć sposób na zaprzestanie może najpierw na ograniczenie grania a później na zaprzestanie tego grania musi nauczyć się jak sobie radzić Wówczas, kiedy pojawi się taka obsesja czy taka potrzeba e, gry. Kolejna niezwykle istotna sprawa to jest kwestia poradzenia sobie z różnego rodzaju kłopotami, problemami finansowymi, które musiały pojawić się w przypadku e, no, systematycznego czy dłuższego grania. No i tak jak we wszystkich uzależnieniach, konieczna jest odbudowa poczucia własnej wartości. Odbudowa zaufania do siebie. No, nie mówiąc o tym, że koniecznie trzeba uczyć się radzenia sobie ze stresem, z różnego, z różnego rodzaju negatywnymi emocja, emocjami i yy, praktycznie yy, zacząć inaczej troszeczkę myśleć to znaczy bardziej racjonalnie pozbyć się tych zaburzeń poznawczych, o których już wspominałem. Jeżeli uda się te zniekształcenia poznawcze wyeliminować, to już jest duży sukces. No i oczywiście poprawa relacji z najbliższymi. Jeżeli przychodzi do nas pacjent, to w tym indywidualnym planie zdrowienia czy planie leczenia trzeba położyć nacisk to, o czym już wcześniej, na to, o czym wcześniej już mówiłem, czyli na stałe monitorowanie myśli samobójczych i ocenę ryzyka samobójstwa. Kolejna rzecz, na to, w jaki sposób poradzić sobie z długami, tutaj bardzo często potrzebna jest pomoc czy wsparcie y, specjalistów y, od, od finansów. No i podjęcie różnego rodzaju działań, które będą zapobiegały nawrotowi czy powrotowi do grania poprzez identyfikację wyzwalaczy, czyli sytuacji, miejsc, osób, które ułatwiają powrót do tego grania. No, i też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nie każdy pacjent decyduje się na całkowite zaprzestanie grania. I dlatego często trzeba no, takiej dużej cierpliwości, żeby on sam jednak doszedł do wniosku, że nie potrafi w sposób kontrolowany grać. No, i wtedy musi robić wszystko, żeby powstrzymać się od tego. Grania, i to nie tylko w okresie, kiedy jest w trakcie terapii, ale również później na kolejne lata, dlatego że to będzie zawsze groziło powrotem do no, tych przykrych zachowań, które przyprowadziły nam go do terapii. Ja ciągle wracam do tych zniekształceń poznawczych, dlatego że niezwykle ważne jest to, żeby uświadomić to naszemu pacjentowi, dla którego na przykład, jeżeli padnie w zakładach cyferka obok tej, którą on obstawił, to on nie uzna tego, że, że przegrał, z tego powodu tylko on powie, że o, prawie wygrałem, prawie wygrałem, że tylko troszeczkę miałem niefart. No i uświadomienie mu, że tu jest kwestia absolutnego przypadku w tych wszystkich grach losowych, w których yy, uczestniczy. Poza tym, też wpływ pewnych przesądów, które są charakterystyczne dla osób z zaburzeniami. Hazardowego grania, że na przykład, jeżeli będę miał ten krawat czy taką czapkę, to, je, to mam większą szansę na wygranie. No i bardzo ważną rzeczą jest taka dokładna analiza okoliczności, które wyzwalają u naszego pacjenta potrzebę grania. No, i też kolejny raz jeszcze kładę nacisk na to, żeby dokonać oceny zadłużenia i udzielić temu naszemu pacjentowi wsparcia w wybrnięciu z tragicznej, często dla niego, sytuacji. No, i później on się musi nauczyć takiego no, racjonalnego gospodarowania finansami, po to, żeby w perspektywie możliwa była spłata długów. Bardzo ważne jest też to, żebyśmy pamiętali o konieczności zabezpieczenia finansowego rodziny naszego pacjenta, dlatego że ona bardzo często cierpi. Często, no, najczęściej cierpi z tego powodu, że ten członek jej rodziny przegrał różne rzeczy, łącznie czasami z mieszkaniem. Także na pewno w tym pierwszych krokach ku zdrowiu, w pierwszym roku zdrowienia, bardzo ważną rzeczą jest rozwiązywanie problemów finansowych, problemów prawnych no i tym samym też naprawianie przebudowa relacji z najbliższymi no a jeżeli obserwujemy pacjenta że ma obniżony nastrój że ma taki stan depresyjny to konieczna jest konsultacja tego stanu ze specjalistą psychiatrą i być może rozważenie wsparcia farmakologicznego bo czasami takie wsparcie jest konieczne. Też trzeba pamiętać, że są prowadzone różnego rodzaju próby ograniczania zachowań związanych z tymi zaburzeniami, uprawiania hazardu przy pomocy różnego rodzaju leków. E, takich jak naltrexon, Nalmef, nalmefen itd., tak ale trzeba też jednocześnie e, pamiętać o tym, że samo tylko przyjmowanie leku nie może dać żadnego e, efektu. E, no i taką, taką bardzo ważną e, metodą czy sposobem e, radzenia sobie to jest też przystąpienie do e, grupy anonimowych hazardzistów, Wspólnota Anonimowych Hazardzistów działa od 1957 roku i jej program opiera się na 12 krokach, które zostały kiedyś przez anonimowych alkoholików ułożone czy wymyślone. No i na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś, co jest niezwykle niebezpieczne, czyli o hazardzie internetowym, który. Staje się na świecie coraz większym problemem. Szacuje się, że ponad 20 milionów internautów uprawia miesięcznie hazard ten. Kasyna internetowe odwiedzają setki tysięcy graczy, którzy praktycznie mogą grać we wszystko. E, przez 7 dni w tygodniu i przez 24 e, godziny. E, dla wciągnięcia większego czy ułatwienia hazardzistom e, no, wypełniania tych ich potrzeb, e, jest e, możliwość grania na wirtualne pieniądze, na przykład. No. E, też taką ważną, ważną rzeczą są różnego rodzaju zakłady sportowe. Online, które, które można obstawiać na żywo. No i dla wielu osób takie oglądanie zmagań sportowych, obstawianie wyników, jest też sposobem na regulowanie stanów emocjonalnych. No, ten hazard internetowy, dzięki nowym technologiom, rozwija się coraz bardziej. No i bardzo często angażują się niestety w ten hazard nastolatki, a przy, tej, przy a przy tej okazji stają się niejednokrotnie albo sprawcami, albo ofiarami cyberprzemocy. Także bardzo też trzeba uważać.